Przeleciała sowa. Zespół śpiewaczy z Łukowej 4. Istnieje od 1947 roku. Obecnie tworzy go 7 pań, mistrzyń pradawnych pieśni łukowskich. Repertuar czerpią od najstarszych miejscowych śpiewaczek ludowych. Wykonują go z zachowaniem tradycyjnej emisji głosu, gwary i archaicznych melodii. Podczas występów ubrane są w biłgorajsko-tarnogrodzkie stroje regionalne. Śpiewaczki z Łukowej cechuje pracowitość i profesjonalizm. W swoją pasję wkładają całe serca, przeznaczając swój wolny czas na wielogodzinne próby. Dbają o dokumentację dawnych utworów dla zachowania ich młodszym pokoleniom. Przekazują swój dorobek dzieciom i młodzieży, ucząc dawnych kolęd łukowskich i pieśni weselnych. Brały udział w nagraniach płyt z dawnymi łukowskimi pieśniami i przyśpiewkami weselnymi. Wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsca na powiatowych przeglądach kolęd i pastorałek organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej. Zespół godnie reprezentuje gminę, powiat i województwo lubelskie na dożynkach diecezjalnych i powiatowych, przeglądach pieśni, kiermaszach wielkanocnych, akcjach charytatywnych, jarmarkach letnich czy wernisażach wystaw. Co roku prezentuje piękne wieńce i pieśni dożynkowe swojego autorstwa podczas dziękczynienia za plony ziemi. Jest też 5-krotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w tym m.in. Baszty, najwyższego wyróżnienia festiwalu.